Cześć! W tym materiale przygotowałem dla Was przegląd rowerów elektrycznych Romet na sezon 2022. W tym materiale skoncentruję się tylko na e-bike'ach. Oczywiście polski producent ma w swojej ofercie bardzo dużo klasycznych rowerów, no ale niewątpliwie w ostatnim czasie mocno stawia na rozwój kolekcji e-bike'ów, dlatego że to jest coraz bardziej chłodny rynek, klienci coraz częściej pytają o rowery elektryczne, chcą kupować te rowery elektryczne, no i Romet mocno rozwija tą kolekcję. W tym momencie ma w niej 20 modeli, a ja przygotowałem taki przegląd najciekawszych z nich. Zaczynam od Rometa ERM 205, to jest aluminiowy hardtail EMTB, który jest za moimi plecami. Zapraszam. Model ERM 205 to elektryczny rower górski, który służy do mocnej jazdy w terenie zarówno takim nieco cięższym, jak i bardziej łagodnym. Jest to na pewno solidny rower oparty o dobre komponenty z geometrią, która będzie sprzyjała takiej jeździe, bym powiedział, turystyczno-rekreacyjnej, również w mocniejszym wydaniu, ale też bez przesady. To nie jest na pewno full do katowania bardzo ciężkich tras, ani jakiś super progresywny hardtail. To jest po prostu rower górski, który przejedzie większość tras na takiej rekreacyjnej wycieczce. Na pewno jest to rower lekki. Kiedy go przed chwilą wyciągałem z kartonu i wieszałem tutaj na stojaku, no to jeszcze nie mając wagi, bo akurat no nie mam tej wagi w tym momencie, muszę powiedzieć, że na pewno czuć, że to nie jest rower, który waży zbyt dużo i to jest jego duża zaleta. I został oparty o dobry silnik Shimano Steps E8000. Oczywiście jest to jednostka mocowana centralnie, do tego bateria jest również zintegrowana z ramą, no i ma pojemność 504 Wh, także taki typowy, dobry zestaw na dłuższą wycieczkę po górach. Rower toczy się na kołach 27,5 cala, ma opony Michelin o szerokości 2,35, to jest taki zestaw, który przejedzie większość wymagających tras, szczególnie że opony mają agresywny bieżnik. Do tego widelec Rock Shox Rekon o skoku 110 mm i napęd Shimano 1/10 oparte o komponenty Deore. Całkiem solidny, gotowy do jazdy, wyposażony właściwie od A do Z, bardzo tak kompletnie i spójnie rower górski. Tak jak powiedziałem, lekki, dostępny w dwóch rozmiarach M oraz L i kosztuje 16 999 zł. Jak widzicie, Romet ERM 205 jest u nas w studiu, mamy go u siebie fizycznie, więc teraz będziemy go testować, no i wkrótce spodziewajcie się na naszym kanale recenzji, testu tego modelu i tam podzielimy się naszymi wrażeniami z jazdy. Do tego już dzisiaj Was zapraszam, a w tym momencie przechodzę do kolejnego roweru. Na monitorze jest Romet e-Rambler, to jest taki bardziej rekreacyjny, aluminiowy, elektryczny rower górski. ERM 205 to był taki nieco bardziej sportowy, nieco bardziej dla zaawansowanych jeźdźców, a właśnie Rambler to jest model do takiej spokojniejszej jazdy, po łatwiejszych trasach, po lasach, po jakichś drogach polnych, po prostu tam, gdzie rower terenowy daje komfort, bezpieczeństwo i wygodę jazdy, a nie jest potrzebny tak dobrze wyposażony i jakby sprawny w terenie sprzęt jak ERM 205. Rambler to w ogóle w klasycznej kolekcji Rometa jest bardzo popularny rekreacyjny rower górski, no i to jest po prostu jego elektryczny odpowiednik. Ma koła 29 cali, widelec amortyzowany o skoku 100 mm i napęd 1/10, do tego silnik Bafang umieszczony centralnie oraz akumulator zintegrowany z ramą. Jest to nowoczesny rower górski, nowoczesny elektryczny rower górski, gdzie po prostu wszystko jest zrobione zgodnie jakby z tymi aktualnymi trendami. Natomiast jest to model, tak jak powiedziałem, nieco bardziej rekreacyjny, z bardziej podstawowym wyposażeniem. To ma też odbicie w cenie, bo ten rower nie jest drogi, kosztuje jedynie 8499 zł, więc jak na obecne realia to jest to naprawdę atrakcyjna cena i ma dwa rozmiary M oraz L. Kolejnymi elektrykami Rometa, o których chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, to jest linia elektrycznych rowerów crossowych. Konkretnie te modele nazywają się Orkan i są cztery w kolekcji, właściwie dwa. Wyższy oraz niższy, ale każdy jest w wersji damskiej i męskiej. To jest akurat wersja damska, ona ma taką charakterystyczną opadającą górną rurę, natomiast męska jest zawsze tak samo wyposażona, tylko że po prostu ma bardziej klasyczną, poziomą górną rurę ramy. I to jest rower, który służy do takiej rekreacyjnej, dynamicznej, wycieczkowej jazdy. Jest to rower, który będzie się sprawdzał zarówno na asfaltach, jak i takich szutrowych, leśnych drogach. Na pewno nie jest to rower w trudny teren, ale jest to szybki, uniwersalny, rekreacyjny, wycieczkowy sprzęt. Tak jak powiedziałem wcześniej, Romet mocno stawia na rozwój kolekcji elektryków, no i to właśnie jest przejaw tego rozwoju. Zwróćcie uwagę, że Orkan ma w pełni zintegrowaną z ramą baterię oraz silnik umieszczony centralnie, to jest w pełni nowoczesna konstrukcja. Są tam silniki Bafanga oraz baterie BMZ o pojemności 480 Wh. No i właściwie te rowery, tak jak powiedziałem, mogą służyć do takich sportowych, rekreacyjnych wypadów, ale jeżeli zechcemy, możemy uzupełnić ich wyposażenie o bagażniki, o błotniki, o nóżki i tymi rowerami pojechać sobie na jakąś dłuższą wycieczkę czy wyprawę. Jak najbardziej jest to możliwe i taki rower również fajnie sprawdzi się w takim zastosowaniu. I tak jak powiedziałem, w kolekcji jest Orkan 2 oraz 1 i każdy z nich występuje w wersji damskiej oraz męskiej, a cena tych modeli to 7999 zł za wersję tańszą i 8999 zł za wersję droższą. Przechodzimy do linii elektrycznych trekkingów, to jest najliczniejsza grupa rowerów typu e-bike w kolekcji Rometa. Jest tam aż 10 rowerów, 5 jakby poziomów, ale każdy jest damski i męski, więc łącznie 10. Mamy tutaj też nazewnictwo, które jest rozróżnione dla płci, bo Romet Wagant to jest wersja dla mężczyzn, a Romet Gazela to jest wersja dla kobiet. No i to są rowery, które przede wszystkim jakby są bardzo uniwersalne, mają pełne wyposażenie, wszędzie są błotniki, oświetlenie, nóżka, każdy taki rower, niezależnie od tego, czy to jest ten najtańszy czy najdroższy, jest w pełni wyposażony, czyli możemy go śmiało brać na jakąś dłuższą wycieczkę, czy używać go codziennie jako rower do dojazdów do pracy i właściwie w taki rower w ogóle nie musimy inwestować, on po prostu jest już w pełni użytkowy, przygotowany, kiedy go kupujemy ze sklepu. I druga sprawa, zawsze w Wagantach, czyli w tych męskich, rama jest klasyczna, pozioma, no a w Gazeli, czyli w wersji dla kobiet, rama jest mocno obniżona po to, żeby łatwiej było wchodzić i schodzić, także to są jakby takie stałe cechy. I tak jak powiedziałem, mamy jakby 5 poziomów wyposażenia, 3 modele podstawowe mają silniki Bafang w tylnej piaście oraz baterie na zewnątrz, na bagażniku. Natomiast dwa topowe modele, to jak z moimi plecami jest właśnie taki wyższy model, mają już bardzo nowoczesną konstrukcję z baterią zintegrowaną, z ramą, z silnikiem umieszczonym centralnie. To również są jednostki Bafanga. No i chciałem powiedzieć, że bez wątpienia te rowery z górnej półki właśnie w pełni zintegrowane wyglądają bardzo dobrze i pokazują, tak jak w przypadku Orkanów, czyli elektrycznych crossów, że Romet no tutaj robi dużo, żeby ta kolekcja była dopracowana, była nowoczesna. A jeszcze chciałem powiedzieć, że jest to też bardzo fajna linia rowerów, mówię tutaj o trekkingach, pod kątem klienta, dlatego że te rowery nie są drogie. Nawet najdroższe elektryczne trekkingi kończą się na 9499 zł, czyli to naprawdę jest dobra cena jak na obecne warunki rynkowe, a te najtańsze elektryczne Gazele i Waganty kosztują 4999 zł, czyli naprawdę można w dobrych pieniądzach kupić rower, który już ma silnik. I wszystkie elektryczne trekkingi w kolekcji Rometa mają dwa rozmiary, M oraz L. No i na koniec Romet Metron, rower elektryczny z kategorii e-City, czyli miejski rower, który jest maksymalnie podporządkowany komfortowi i takiej codziennej wygodzie użytkowej. Jest to oczywiście rower, który ma pełne wyposażenie, tutaj również jest oświetlenie, błotniki, nóżka, wszystko to, co jest potrzebne, żeby w takim cywilnym stroju móc sobie wygodnie dojechać do pracy. Oczywiście pozycja ciała jest maksymalnie wyprostowana, o ile na Wagancie i Gazeli ona również była komfortowa i wyprostowana, to na Metronie jest jeszcze bardziej zrelaksowana, jeszcze bardziej wygodna, jeszcze bardziej dosłownie pionowa, po to, żeby po prostu nawet w garniturze, jakimś płaszczu czy w sukience można było wygodnie dojechać do pracy. I wyposażenie też jest typowo miejskie, cała w ogóle konstrukcja tego roweru jest miejska. Zwróćcie uwagę, rama jest maksymalnie obniżona, żeby jeszcze łatwiej było na ten rower wchodzić. Piasta wielobiegowa Nexus 7, czyli 7 biegów, rozwiązanie typowo dedykowane do miasta, czyste, wygodne, komfortowe w użytkowaniu. No i to jest rower, który ma nieco inne wspomaganie niż trekkingi, dlatego że ma silnik Bafang, ale w przedniej piaście, a akumulator też na bagażniku. Także można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to rower podobny do tych tańszych trekkingów, ale nieco inaczej zbudowany. Też są dwa rozmiary, 18 i 20 cali, a taki Metron kosztuje 6999 zł. Zaprezentowałem Wam rowery elektryczne Romet z 4 kategorii. Na dzisiaj to wszystko, ale na portalu jest też artykuł tekstowy o tych rowerach, także jeżeli chcecie wiedzieć więcej o cenach, dokładnym wyposażeniu tych rowerów, to zapraszam Was do mojego artykułu na portalu bikeworld.pl, no i na stronę romet.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji produktowych, które producent ma do przekazania dla Was. Ja mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górze. Zostawcie też suba, żeby wspierać nasze działania na YouTubie, no i być na bieżąco z naszymi treściami. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.